Chwała Bogu. Dzisiaj było tyle kazań powiedzianych, że nie wiem, czy ma sens jeszcze jedno, ale było w planach. Z racji tego, że każde kazanie musi się jakoś nazywać, nazwałem je Niewolnicy Odstępstwa. I na początek przeczytamy fragment z drugiego listu Piotra, drugi rozdział i pierwszych 6 wersetów. Drugi Piotra, drugi rozdział. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapiera się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zagubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Chciwości wykorzystywać was będą przez myślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąsiwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie 8 wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. Miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zgubę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. W oparciu o te słowa, o ten fragment można powiedzieć, no nie ma się co łudzić, że będziemy żyć bez zagrożenia od wewnątrz. Że kościoły nie będą szarpały różne nauki po to, by porwać ze sobą uczniów, czyli tych, którzy już przyjęli Słowo Boże. Że nie będą pojawiali się reformatorzy starający się dopasować Królestwo Boże do wymiaru współczesnego świata, którzy nie będą chcieli zmieniać ludzi tak, by byli uczestnikami Bożego Królestwa, ale by właśnie Boże Królestwo dopasować do nieprzemienionych ludzi, nie naruszając ich przekonań, wartości, nawyków, spokojnego życia. I tworząc w ten sposób pseudokrólestwo Boga stworzonego na obraz i podobieństwo człowieka. Czytamy, że ci fałszywi prorocy, nauczyciele będą wprowadzać zgubne nauki i w ten sposób zapierać się Jezusa, który ich zbawił. Bo oni będą głosić słowo, czy prawo do pożądania tego wszystkiego, czego pragnie twoje ciało. A tymczasem Jezus przecież poniósł karę za te pożądliwości. Na podstawie greki można powiedzieć, że będą wprowadzać naukę zatracenia. I to jest to samo słowo, którego Pan Jezus używa, mówiąc o Judaszu, tam się modli w modlitwie arcykapłańskiej, że nie utracił ani jednego z nich, prócz syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Tak samo Paweł do Tesaloniczan pisze o człowieku grzechu, antychryście, o synu zatracenia. Więc ta nauka nie jest obojętna dla Kościoła. Nie jest nauką, która nie ma, czy nie może, czy nie ma mocy dokonać spustoszenia w kościelnych ławkach. Bo jeśli pójdzie za taką nauką, to ona wprowadzi cię na drogę grzechu i odstępstwa, a ta z kolei wprowadzi cię do miejsca, które Biblia nazywa grobami rozkoszy, grobami pożądania. I to już kiedyś przeżył w swoim życiu Izrael. Bo jeśli jest to nauka zatracenia, to znaczy, że przynosi do Kościoła śmierć. Tak, kiedyś uczniowie Elizeusza nazbierali na obiad dzikich ogórków, pomimo że ich wcześniej nie znali i wrzucili do wspólnego kotła. Na całe szczęście niektórzy rozpoznali, że to są inne ogórki niż do tej pory jedli, że ta zupa jest zatruta. I tylko dlatego, bo znali smak tamtych ogórków, tych dobrych i potrafili odróżnić to, co jest trucizną od tego, co
rzeczywiście jest wartościowe i posiada w sobie życie. Apostoł Piotr w pierwszym liście pisze do Kościoła, że diabeł niczym lew ryczący chodzi wokoło i szuka kogo by pochłonąć. Ja już tu kiedyś kilka razy wspominałem, ale powtórzę się jeszcze raz. David Wilkerson opowiada o pewnym człowieku w ich zborze, liderze młodzieżowym, człowieku, który prowadził młodzież w tym zborze, który tak pokierował swoim życiem, że w końcu rozwiódł się ze swoją żoną, ożenił się z czarownicą, jak to powiedział Wilkerson, i na koniec na ulicach, na których kiedyś głosił Chrystusa, sprzedawał narkotyki. Jego życie zostało całkowicie pochłonięte przez diabła. Gdzie tak czytamy, że morze pochłonęło Egipcjan, czy śmierć będzie pochłonięta przez zwycięstwo. Czyli to słowo pochłonąć oznacza totalne unicestwienie. I tak życie tamtego człowieka zostało całkowicie pochłonięte i unicestwione. Chciwości będą was wykorzystywać przez zmyślone opowieści, pisze Piotr. I w Grece czytamy uformowanymi słowami. Czyli słowami, które będą wcześniej specjalnie przygotowane tak, by oszukać tych, którzy słuchają. By przypadkiem nie zorientowali się, że tak naprawdę jest im głoszone coś innego. Że ich uszy, ich umysł, ich dusza przyjmuje inne słowo, niż do tej pory słuchali. W Zachariasza w 19 rozdziale czytamy o odnośnie kapłanów, czy fałszywych proroków, że nosili włosienice na sobie. Po to, by po prostu omamić tych wszystkich ludzi wokół nich, by się uwiarygodnić jako prawdziwi Boży prorocy, że są tymi, których posłał Bóg ze słowem swoim, a tak naprawdę głosili im słowo odstępcze i zwodzili Boży lud. Tutaj czytaliśmy w trzecim wersecie, że przehandlują was. Tak pisze w Grece. Przehandlują, sprzedadzą was. Gdzie? No w niewolę. W 19 wersecie tego listu czytamy, że obiecują im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. I znowu w Grece pisze, że przez co jest pokonany, temu jest poddany w niewolę. Bo też na tym polega niewolnictwo, że najpierw trzeba człowieka pokonać. Widzicie, apostoł Paweł wielokrotnie przedstawia się w swoich listach jako niewolnik Jezusa Chrystusa. Czy ten, który został pokonany przez Jezusa. Jezus pokonał w Pawle to wszystko, co on miał, co stanowiło o tym jego ego, jego ja. To, że był faryzeuszem, doskonałym co do zakonu, doktor teologii z najlepszej szkoły teologicznej. Wysoka pozycja w społeczeństwie. Ktoś taki jechał do Damaszku z pomocnictwem od kapłanów, aby rozprawić się z tymi, którzy wierzą w Jezusa. I ktoś taki, tak pewny siebie, tak mocny, spotyka się pod Damaszkiem na takiej wojennej ścieżce z Jezusem i tam zostaje przez niego zupełnie rozbity, pokonany. Staje się niewolnikiem tego, z którym chciał walczyć, którego chciał pokonać. Bo też na tym polega to niewolnictwo, jak mówiłem, że łamie się człowieka, to kim był do tej pory, odbiera mu się wszystko, co miał i staje się takim, jakim chce ten, który go pokonał. I Paweł do Damaszku wchodzi już jako totalnie pokonany, złamany, zniewolony przez Jezusa. Czyli tak naprawdę przez Słowo Boże. Bo to Słowo Boże pokonało Pawła, zabrało go w swoją niewolę i staje się takim, jakim to Słowo chce go widzieć. Ale zarazem Paweł staje się wolny od widma śmierci i zatracenia. I to pokonanie, to złamanie również się dokonuje na drodze odstępstwa.
Jeśli człowiek porzuca tą niewolę Chrystusową, to staje się na powrót niewolnikiem zepsucia i grzechu. Jest niewolnikiem fałszywego słowa. I tacy ludzie, złamani przez i zniewoleni przez zepsucie, zniewoleni przez skażenie, głoszą słowa, które mają przynieść wyzwolenie i wolność innym. Przecież tak już było w raju, gdzie pewien skażony i zniewolony anioł zaoferował człowiekowi wolność. Mówi mu, będziecie jak Bóg. Czyli od tej pory już nie będziesz Boga potrzebował. Sam będziesz decydował o tym, co jest dobre i co jest złe. Będziesz ustalał pewne normy moralne. Sam będziesz ustalał to, co dla twojego życia jest najlepsze. I tam człowiek został podbity i stał się niewolnikiem zepsucia i skażenia i nie miał już siły na to, żeby się z tego wyswobodzić. Przecież o to martwi się apostoł Paweł, kiedy pisze w drugim liście do Koryntian. Obawiam się jednak, żeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania Chrystusowi. Gdzie on widział ludzi, którzy przychodzą do zboru, przyjmują Słowo Boże, a potem zwiedzeni odchodzą od Bożego Słowa, porzucają je dla innych wartości, dla innego stylu życia. I dalej pisze, bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, inną Ewangelię, czyli inną dobrą nowinę, to przyjmujecie to ze spokojem. Czyli nie byli zaniepokojeni tym, że teraz słyszą coś innego niż na początku głosił im Paweł. Nie widzieli zbyt dużej różnicy, a być może ta nowa dobra nowina dla tego zboru była czymś bardziej atrakcyjnym. Kiedy już tu mówiłem o pirycie, może pamiętacie, zwanym złotogłupców, minerał, który bardzo przypomina złoto i wielu dawało się nabrać na jego fałszywą wartość. Kiedy znajdowali ten piryt, no to z radości aż skakali, bo od razu marzyli, jak bardzo zmieni się ich życie, takie szczęśliwe życie. Już nie będzie problemów, będą sobie mogli pozwolić na to wszystko, czego przez lata pożądali, o czym marzyli. Ale na koniec okazywali się głupcami. Okazywali się biedakami. Okazało się, że nie mają nic. I to, co miało być powodem ich szczęścia, tak naprawdę stawało się powodem ich hańby. I tak jest z fałszywym słowem, z fałszywą Ewangelią, z fałszywą dobrą nowiną, która przychodzi do życia człowieka, do życia całego Kościoła i głosi coś, co macie uszczęśliwić, wyrwać się może z takiej monotonii codziennego życia, kościelnego życia, coś nowego, coś lepszego. Ale jest to tylko złoto głupców. Kiedy diabeł wie, jak uczynić z nas głupcami. Jak potrafi podmienić piryt pod złoto. Cię dalej w tym fragmencie, o którym pisze Piotr, czytamy o Bogu, który nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, nie oszczędził starożytnego świata, nie oszczędził Sodomy i Gomory, ale spalił i znowu z Greki można powiedzieć spopielił. Czyli nie zostało nic z tych miast i z tych ludzi. Jako przykład dla tych, którzy mieliby wieść życie bezbożne, którzy po prostu zdecydowaliby na to, że jednak wolą inną dobrą nowinę. Wiecie, Bóg nie bawił się w dyplomację. Nie negocjował warunków z tamtymi ludźmi. Nie układał się jakoś, nie szedł na ustępstwa. Bo w takim razie musiałby zmienić swoje słowo. A ono jest słowem wiecznym i niezmiennym. Ono było na początku, przed wszystkim i takim pozostanie do końca. Niebo i ziemia przeminą i te ludzkie pomysły na życie przeminą, ale to jest Słowo Boga. Będzie ciągle takie same. I pewnie wielu się dziwiło i dziwi, jak to ten dobry, miłosierny Bóg, o którym co chwilę czytamy, że Jego łaska trwa na wieki, jak to ten Bóg nie oszczędził tamtych ludzi. Ale Paweł w liście do Rzymian
W 8 rozdziale pisze tak o Bogu. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał. On, który nawet własnego syna nie oszczędził. Bóg chce ratować człowieka, który był totalnie bezradny wobec tej niewoli, skażenia i grzechu. Nie oszczędził własnego syna, ale te wszystkie winy, całą karę za grzech zrzucił na niego. W Izajasza w 50 rozdziale czytamy takie słowa. Moje policzki nastawiałem tym, którzy mi wyrywają brody. A w Wulgacie, po łacinie czytamy, odrwali mi twarz. To nie było takie skubanie za brodę tylko ze złości, złośliwe. Rzymscy żołnierze, wyćwiczeni w torturowaniu skazańców, kiedy ciągnęli Jezusa za brodę, to razem z nią wyrywali kawałki twarzy, kawałki ciała. Tak wyglądało preludium do Golgoty, do dzieła odkupienia człowieka. To wszystko się stało, by Jezus zaspokoił Bożą sprawiedliwość. Bóg go nie oszczędził. Więc nie dziwmy się, że Bóg nie oszczędził i nie oszczędzi tych, którzy będą trwali w odstępstwie, czy pójdą na drogę odstępstwa. To jest odpowiedź dla tych, którzy głoszą, że dobry Bóg i tak na końcu wszystkich zbawi i głoszą naukę o pustym piekle. I w ten sposób uspokajają ludzkie sumienia. Nie wprowadzają ich na drogę uświęcenia, ale pozwalają im żyć według swoich pragnień i karmić się ze stołu Babilonu. Czytamy, że fałszywi prorocy będą zapierali się Jezusa. Ale to nie znaczy, że będą, nie muszą mówić wprost, że nie ma Jezusa, że w Niego nie wierzą, ale to wprowadzenie fałszywej nauki będzie formą zapierania się tego, który ich odkupił. Ci, który głosząc prawdę, doszedł aż na Golgotę. Nie zgodził się z tymi, dla których służba w świątyni była tylko dobrym interesem. I nie dbali o to, by droga prawdy nie była wykrzywiona, pohańbiona. Ci już Jeremiasz pisze, prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego widzimisię, a mój lud kocha się w tym. Więc głosili im tak, by ludzie chętnie ich słuchali, więc chcieli ich rozkochać w sobie. I tak się stało. To było tragedią tego Izraela, tego zboru, że rozkochali się w tym słowie odstępstwa, bo ono pozwalało im na takie życie według swoich pragnień, według swoich zasad, według swoich upodobań. Ci fałszywi prorocy uświęcali rzeczy, które nie miały nic wspólnego ze świętością Boga. Ozeasz pisze o kapłanach, żyją z ofiar za grzech mojego ludu i pożądają ich winy. Więc im bardziej Boży lud grzeszył, im bardziej żył w odstępstwie, tym im się lepiej powodziło. Było więcej ofiar, więcej kasy. Kapłani nie dążyli do tego, by Boży lud nie grzeszył, by uciekał od grzechu, ale przyciągali w stronę grzechu po to, by mieć dobry interes na tym. Przehandlowali ludzkie dusze, by zaspokoić swoją chciwość i swoją zachłanność. Widzisz, kiedy poddasz się pod deszcz fałszywej nauki, to ona wypłucze z ciebie całą sól, całe Boże Słowo i pozostanie tylko proch, czyli to, kim jesteś, bez Bożego Słowa. Bo to Boże Słowo czyni człowieka żywym i innym niż ten świat. Kiedy przyjmiesz Słowo Boga, to razem z Nim wchodzi w ciebie życie, to Boże. Staje się dzieckiem Bożym. Paweł pisze do Rzymian, a jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to ożywi wasze śmiertelne ciała. To mamy w Duchu Świętym. To mamy w Bożym Słowie. Bo też tego Bożego Ducha otrzymujesz na podstawie słuchania z wiarą.
No ale tak samo inny duch wchodzi do człowieka na podstawie słuchania z wiarą innej nauki, innej Ewangelii, innego słowa. Idziesz za tym, czemu wierzysz. Jeśli wierzysz Bożemu Słowu, idziesz za Bogiem, idziesz za Jezusem, idziesz za Jego nauczaniem, za Jego wzorcem. Jeśli wierzysz tym, którzy głoszą słowo odstępcze, to oni stają się dla ciebie przewodnikiem. U nich szukasz jakiejś wyroczni dla swojego życia, po to, by te swoje życie czymś wypełnić, nadać mu sens. W 17 wersecie tego drugiego rozdziału czytamy o tych fałszywych prorokach, że są jak źródła bez wody i obłoki pędzone przez wicher. Są sytuacje, kiedy wysychają jeziora, wysychają rzeki, wysychają strumienie, ale kiedy wyschnie źródło, to już jest tragedia, to już jest koniec. Bo już nie ma czego tego źródła zasilić. I kiedy pójdziesz za kimś takim, za takim człowiekiem, kto jest wyschniętym źródłem, to nigdy nie ugasisz swojego pragnienia. Jedynie spotkanie z Jezusem gasi pragnienie. Czy to obiecał Jezus Samarytance przy studni? Mówi, jak się napijesz z wody, którą ja ci dam, nie będziesz pragnęła na wieki. Uważam, że jest rzeczą niemożliwą cię spotkać Jezusa i tego nie wiedzieć. Nie wiedzieć, że spotkałeś kogoś, w kim jest życie. Ja sam kiedyś żyłem w takim stanie ciągłego pragnienia, choć może tego nie byłem wtedy świadomy, ale miałem ciągłe pragnienie, pomimo że człowiek odprawiał te wszystkie obrzędy religijne, nakazane, przykazane. Ale pewnego dnia, kiedy spotkałem Jezusa, to wiedziałem, że znalazłem to, czego szukałem. I już nie muszę niczego innego szukać. Już niczego innego nie potrzebuję. I widzicie, są dwie sytuacje, kiedy nie odczuwasz pragnienia. Kiedy napijesz się z tego źródła Jezusa, albo kiedy już jesteś martwy. Już nic nie czujesz. Wicher zawsze wprowadza zamieszanie, porywa, rozrzuca to wszystko, co napotka na swojej drodze. I takim wiatrem, takim powiewem, takim wichrem są pędzeni fałszywi prorocy, fałszywi nauczyciele. Po nich zawsze pozostawia się chaos i zamieszanie. Kiedy wpadną do życia człowieka albo do życia zboru, to wszystko zostaje rozrzucone i rozproszone. Natomiast powiew ducha, w którym przychodził Pan Jezus, był zupełnie inny przecież. W przeciwieństwie do tamtych, Jezus gasił burzę, gasił wichry. Sam przychodził w takim łagodnym powiewie Bożej łaski, Bożego miłosierdzia, Bożego przebaczenia. Zawsze po spotkaniu z Jezusem życie człowieka stawało się takim poukładanym. Chaos znikał. W 20 wersecie Piotr pisze, że tacy ludzie, fałszywi prorocy, którzy przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się z brudów tego świata, jeśli znowu uwikłani się w nie, to zostają pokonani i ostateczny ich stan jest gorszy niż na początku. I tu znowu pojawia się to słowo pokonani. To znaczy, że znowu stają się niewolnikami brudu, zepsucia i grzechu. Nieraz pewnie widzieliście na filmach, jak rybacy wyciągają z wody sieci. I można było zauważyć, że niektóre ryby już się nie ruszają. Te by już były martwe. A przecież ta woda jest ich naturalnym środowiskiem. Ale to uwikłanie w sieć, to zniewolenie siecią powoduje, że już nie potrafią wykonać żadnego ruchu i giną w tej sieci. Jeśli dasz się uwikłać i zniewolić przez sieć brudu tego świata, to tego nie przeżyjesz. Zginiesz.
Dlatego Piotr w 3 rozdziale i 9 wersecie pisze: Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, ale zwleka ze względu na was, bo nie chce, by ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do pamiętania, doznane myślenia. Ja się naprawdę wielokrotnie zastanawiałem, po co Piotr to napisał do Kościoła, skoro Kościół jest zbawiony. Ale w świetle tego listu możemy zobaczyć, że fałszywi prorocy, fałszywi nauczyciele będą szturmowali mury Kościoła. Że będą w świecie starali się zasiać wątpliwość w sercu Kościoła. Nawet się pytając, no gdzie jest to jego przyjście obiecane? Przecież nic się nie zmienia, ciągle jest tak samo od lat, od wieków. Czyli będą starali się zmienić myślenie Kościoła. Już nie myślał o Jezusie, ale o tym, by, mówi w cudzysłowie, nie zmarnować swojego życia i nie czekać na to, czego chyba nie ma i nie będzie. Czyli tak jak niektórzy w Izraelu, kiedy Izrael szedł do ziemi obiecanej, mówili, gdzie ona jest? Gdzie jest ta ziemia, która miała opływać w mleko i miód? Gdzie miały być te strumienie, te lasy, te kwitnące drzewa? Gdzie cały czas widzimy tylko tą pustynię. Na horyzoncie się nic innego nie pojawia, tylko piach i kamienie. I ci, którzy poszli za tym słowem, nigdy nie opuścili tej pustyni. Pozostali na niej na zawsze. I zakończę 9 wersetem, fragmentem 9 wersetu z tego drugiego listu. Tam Piotr, podając za przykład Lota, pisze tak: umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia. Umie Pan wyrwać. To znaczy, że nikt z nas o siłach własnej pobożności nie jest w stanie oprzeć się pokusom tego świata. To potrafi tylko uczynić Pan. I dlatego w tej modlitwie pańskiej są umieszczone słowa: zachowaj nas od złego, czy zachowaj nas w chwili pokuszenia. Bo nikt z nas o siłach własnej pobożności tego nie dokona. Jeśli oddalimy się od źródła Jezusa, od Jego mocy, to nie damy rady, to zginiemy. Amen.